Są tacy, dla których dodatkowe kilogramy wypracowane przy świątecznym stole są wręcz wskazane, bo podczas wspinaczki szybko je zrzucą. Na organizacyjny szczyt już się wspięli. Od strony żywieniowej o przygotowania zadbała między innymi dietetyk Marta Naczyk. W bazie pod Kelvin drugi rok o menu zadba pakistański kucharz. Z Polski wysłano już tam kilkaset kilogramów jedzenia. Nie zabraknie nawet specjalnie przygotowanego bigosu.